Niezwykły prezent dla najmłodszych miał Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie. Na Dzień Dziecka przygotowano spektakl baletowy. To już pewna tradycja, że w taki właśnie sposób MOKSiR obchodzi Dzień Dziecka. Tegoroczny spektakl nosił tytuł Leśna Biesiada, a jego akcja rozgrywała się w lesie. Występujące w przedstawieniu dzieci wcieliły się w postacie zwierząt. Gospodarzami było małżeństwo niedźwiedzi. Z małymi niedźwiedziątkami były lisy, były wilki, straszyły widownie, wiewiórki z wielkimi ogonami i lisy. W przedstawieniu udział wzięły dzieci, które uczęszczają na zajęcia baletowe prowadzone w ramach Domu Kultury. W spektaklu swoje umiejętności zaprezentowało kilkudziesięciu tancerzy. Najmłodsi artyści, którzy pojawili się na scenie, mieli zaledwie 5 lat. Najstarsi to 18-latkowie. Niektórzy w tym spektaklu mieli swój debiut sceniczny. Zarówno dla nich, jak i dla reżyserki ten występ był ogromnym przeżyciem. Muszę powiedzieć, że ciężkie były chwile, zwłaszcza jeszcze przed występem, ale z przyjemnością patrzyłam, jak się rozwijały, jak się otwierały na scenie, jak przestawały być osobami prywatnymi, a wcielały się w te zwierzaki i zaczęły wierzyć, że one są myszką, jeżem, wiewiórką. Spektakl trwał około godziny. Scenariusz był tak skonstruowany, że młodzi artyści przez cały ten czas nie opuszczali sceny. Zwłaszcza dla tych młodych adeptów baletu było to spore wyzwanie, ale udało im się mu sprostać. Przygotowania do występu reżyserka i instruktorka baletu rozpoczęła ze swoimi podopiecznymi już w listopadzie ubiegłego roku. Piękny spektakl wymagał ciężkiej i systematycznej pracy. Efekt był jednak warty takiego wysiłku, a dzieci pracujące pod okiem Marii Bieleń zrobiły ogromne postępy. Cieszę się, że one się roztańczyły, że one potrafiły się bawić na tej scenie, że się uśmiechały, że ich to cieszyło i zaczynały się czuć artystkami. W spektaklu wykorzystano fragmenty muzyczne, przy jakich dzieci ćwiczą na zajęciach, ale także muzykę Wojciecha Kilara. O piękną oprawę zadbała scenograf Barbara Starostka-Barecka. Tutaj muszę wiele komplementów powiedzieć na temat pani scenograf, która z ogromnym poświęceniem i prawie w ostatniej chwili potrafiła zrobić puszczę, zrobić miasteczko pajacykowe z ratuszem, tron zainspirować taki, żeby dziewczyna czuła się królową. Twórców i artystów występujących w przedstawieniu brawami nagrodziła także publiczność, czyli dzieci, które dwukrotnie wypełniły salę teatralną, śledząc podczas przedstawień losy bohaterów Leśnej Biesiady. Jest szansa, że spektakl będzie jeszcze wystawiany na deskach sali teatralnej szanowskiego MOKSiR w zimie. A już w czerwcu kolejny nabór do studia baletowego działającego w ramach Domu Kultury.